pytanie pani prezes dotyczące Związku Miast Polskich. Nowa Ruda, jak wiele miast w Polsce, jest członkiem Związku Miast Polskich. Jak państwo wiecie, może nie to ja powiem, szefem Związku Miast Polskich jest pan prezydent Poznania, pan Grobelny. Wiecie państwo, że w styczniu weszła w życie nowa ustawa dotycząca ogrodów działkowych, która wydaje mi się, że chroni wasze interesy. Pan prezydent Grobelny jako przewodniczący Związku Miast Polskich oprotestowuje tą uchwałę, chce, aby ponownie ustawę, żeby ponownie zajął się nią Trybunał Konstytucyjny. Powiem szczerze, wiele miast w Polsce, między innymi my, wspólnie z nawet tutaj naszymi sąsiadami z Kłodzka, Międzylesia, tu z powiatu kłodzkiego, wystosowaliśmy wspólne pismo, będące zdaniem odrębnym w stosunku do tego, co zamierza pan prezydent Poznania, bo uważamy, że ta ustawa w tym kształcie daje państwu pełną swobodę o decydowaniu o własnym losie, bo będziecie państwo decydować, czy będziecie częścią dużego stowarzyszenia, które powstało na mocy tej ustawy i dzisiaj funkcjonujecie w ramach tego dużego stowarzyszenia, czy też będziecie chcieli podjąć decyzję o, nie wiem, założeniu własnego stowarzyszenia, o pełnej odrębności od tej dużej organizacji działkowców. To państwo sami o tym zdecydujecie i wydaje mi się i wielu innym burmistrzom miast, że ten protest czy też to skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego jest po prostu niepotrzebne. Zapytajcie państwo, bo niedługo będziemy się cieszyć obecnością. Żeby te działki odrębnie były stowarzyszone. W jaki sposób byśmy mogli to załatwiać i na jakich zasadach właśnie by to wszystko wyglądało? To może ja tak odpowiem. To jest temat na później i będzie w tym celu jeszcze w tym roku zebrany. To akurat nie ma miejsca kompetencji. Znaczy, tak jak wcześniej powiedziałem i to, co mówi pani prezes, to państwo na tym zebraniu, o którym mówi pani prezes, podejmiecie demokratycznie decyzję, czy tworzycie nową organizację, czy też funkcjonujecie w ramach istnienia. Jeszcze chciałam spytać, bo po przeciw zebraniu poprzednim zebraniu pan Gopisz, na które prezentował, było powiedziana taka sytuacja, że gdyby było włożone światło zaciągnięte na tych działkach, które są nieobecne, była miała być dotacja. Czy to jest w ogóle aktualne, czy nie? Ja nic nigdy takiego nie powiedziałem. Coś pani sobie... Nie. To... Słuchajcie państwo, przepraszam, ale ja nigdy nic takiego nie powiedziałem, bo na terenie ogrodów działkowych to nie jest własność miasta, to jest państwa własność, państwo macie prawo do inwestowania, to nie miasto inwestuje na terenie miejskim. Także ja na pewno nic takiego nie mogłem powiedzieć. Czyli żadna dotacja nam się nie należy? Nie. Środków własnych. Ja chciałem spytać, czy te śmieci, bo tak strasznie drastycznie podrożały. Nic nie słychać. A w tym roku 48. Pani prezes, nic nie słychać.
Podwyżka. Co to jest za przyczyna? Dlaczego tyle tak mamy płacić? Szanowni Państwo, ja nie znam wysokości Państwa opłat, bo na pamięć po prostu wszystkich deklaracji z miasta nie pamiętam. Po zmianie systemu gospodarowania odpadami w Polsce, która miała miejsce w ubiegłym roku od 1 lipca, wszyscy jako osoby indywidualne, fizyczne składamy jako właściciele mieszkań, domów, deklaracje dotyczące wywozu odpadów w stosunku do ilości osób mieszkających w danym lokalu, w danym domu i stawka jest liczona na mieszkańca. Natomiast ogrody działkowe stanowią tak zwany teren niezamieszkały, podobnie jak instytucje, firmy, fabryki itd., itd., są to tak zwane tereny niezamieszkałe. Na tych terenach ich właściciele, czyli w tym przypadku Pani Prezes w Waszym imieniu, składa deklarację o ilości odpadów wywożonych z ogrodów. To ona generuje wysokość opłaty. Tak? Nie wiem, ile Pani Prezes... Dziękuję, przepraszam. Panie Burmistrzu, za ten akrut złożony, rodzinne ogrody działkowe w Łuckach, prawda, bardzo podziękowane za zabranie. Proszę przyjąć od nas dowód pamięci i proszę pamiętać o nas, starszych już ludziach, którzy tą ziemię pieszczą, jak kiedyś sami się pieścili. Przepraszam za taką dygresję, ale taka jest prawda. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, ale tak naprawdę ta dbałość w tym trudnym dla Państwa okresie związanym z powstającą w ubiegłym roku nową ustawą, to w dużej mierze Państwa zasługa i wszystkich działkowców w Polsce, bo Wy bardzo czynnie pilnowaliście tego, żeby w tej ustawie nie skrzywdzono Was. My tylko się do tego dołączaliśmy i mam nadzieję, że ta ustawa zostanie w kształcie takim, jakim jest, bo ona daje Wam naprawdę prawo wyboru co do metody czy sposobu funkcjonowania Waszego ogrodu. Także dziękuję bardzo jeszcze raz. Do widzenia. Dziękujemy. Prosimy, nie pamiętać. Zgłosić kogoś innego. Jeśli są jakieś inne propozycje, proszę. Tak, ja mam pana Wiśniewskiego. Były przewodniczący, czy tam prezes działa. Ja proponuję pana Wiśniewskiego, żeby poprowadził to zebranie. Dobrze. Są dwie kandydatury. Kto jest za przyjęciem kandydata pana Jana Aniszewskiego? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Dobrze, kto jest przeciw? 1, 2, 2, 3. Kto jest za kandydaturą pana Mirosława Wiśniewskiego? 1, 2, 3. Dziękuję. Proszę pana Jana Aniszewskiego, oddaję 3. Oddaję panu głos i prosimy o głos. Jeszcze raz dzień dobry Państwu. Proszę nie myśleć, że ja na siłę się wpycham na tego przewodniczącego. Większością głosów został wybrany. Postaram się, proszę Państwa, aby to nasze zebranie w
przebiegało sprawnie i nie za długo. Panie przewodniczący, nie. No tu pisze wyraźnie, nie? Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania. Pan nie może sam prowadzić zebrania. Chwileczkę, panie Domkowski. Chwileczkę. Czego pan wybiega przed szereg? Proszę państwa, do prezydium zapraszam panią prezes Kusiar. Proszę bardzo pana Mirosława Wiśniewskiego do prezydium. Przewodniczącego zebrania Komisji Wyborach Osób Dopełniających oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w roku skałką. Wierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcję przewodniczącego zebrania członka Komisji Wyborów Skałką, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie 50 ustawy 6 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z paragrafu 42 ust. 2 statutu PZD. Zebranie może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze. Wale zebrania wybiera Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Może nie wszyscy wiedzą, ale tam od strony Transgóru, dobrze mówię, nie? Tak. I tam jest, no po prostu jest zarośnięte krzakami, zaroślami, no i trzeba też ogrodzenie przestawić, chociażby po to, żeby nasz teren był, jak to się mówi, w naszym władaniu. Te prace no, wymagają, wiadomo, jakiegoś trudu i pieniędzy, ponieważ nie za bardzo my możemy liczyć na prace społecznie użyteczne, chociaż o to też postulujemy, bo one są konieczne. I dlatego zaplanowaliśmy kwotę na ten cel. Może nie od razu się wszystko da zrobić, no bo to trzeba o zgodę na wycinkę tam których większych drzewek czy tam drzew i to wymaga czasu i pieniędzy. Myśmy zaplanowali kwotę 3000 zł. Sposób wykonania systemem mieszanym, czy to będą prace społeczne, czy to będzie odpłatnie, no będziemy widzieć jakie będzie zaangażowanie. Zobaczymy. Ten termin wykonania planowany jest na cały sezon. W dalszym ciągu należy wymieniać siatkę. Chociażby na sektorze A, tam od strony garaży, tam jest też siatka do wymiany. A po drugie, nowa siatka jest również niszczona przez działkowców, bo sobie lubią iść na skróty. W każdym razie tej siatki to chyba nigdy nie skończymy. Zaplanowaliśmy 200 metrów siatki, na to jest przeznaczone 7 tysięcy. Dlaczego 7 tysięcy? Tak jak powiedziałam wcześniej, trzeba siatkę kupić, trzeba ewentualnie zapłacić, jeśli nie będzie chętnych do pracy społecznie użytecznej. No niestety, takie są dzisiaj czasy, trzeba po prostu będzie zapłacić. No i prace bieżące. Koszenie, opryski, cięcie żywopłotu, przygotowanie rurociągu do sezonu i do zimy oraz inne prace. Jak również zaplanowaliśmy rozpoznanie możliwości doprowadzenia elektryki, no i tą nieszczęsną meliorację będziemy musieli się posiłkować fachowcami, bo to nie sztuka zrobić, włożyć pieniądze, nie wiedzieć jak, bo taka sieć melioracyjna, ona musi mieć ręce i nogi. Więc zakładamy, że to też będą jakieś pieniądze. Na pewno nie od razu ruszymy z praktyczną, no, jak to powiedzieć, fizyczną pracą, ale na razie chociażby zaplanować coś,
zakładamy, że to nas będzie kosztowało coś niecoś na te cele, prace bieżące i rozpoznanie, przeznaczyliśmy 4000 zł. Panie przewodniczący, ja bym prosiła tego pana, którego prosiliśmy o rozpoznanie sprawy elektryki, czy mógłby teraz zabrać głos? Bardzo proszę. Dzień dobry. No tak, pani tutaj wcześniej powiedziała, zorientowałem się ogólnie, jak wyglądała kwestia zelektryfikowania ogródków działkowych. Jest to około 400 działek, średni koszt doprowadzenia energii do każdej działki z budową stacji transformatorowej w tym momencie, bo na dzień dzisiejszy nie mamy odpowiedzi z zakładu energetycznego. Wstępnie orientowałem się, jak by to wyglądało. Na pewno z naszej stacji, którą myśmy postawili, jest to możliwe, jeżeli mielibyśmy do wykorzystania jakieś podstacje energetyki, które też są tutaj dostępne, to musielibyśmy oficjalnie złożyć wniosek o wydanie takich warunków i powiedzmy taki koszt może byłby wtedy mniejszy. Na dzień dzisiejszy szacowany koszt przyłączenia dla jednej działki to jest około 1000 zł. I tak to wygląda w praktyce. I pozostawiam do rozważenia to wszystkim działkowcom. Po prostu musieliby się wypowiedzieć, czy mamy podtrzymywać pracę w tym miejscu. Sprawa. Takie rzeczy nie są tanie. Ale w tej chwili jesteśmy już zorientowani mniej więcej, ile by wynosił koszt doprowadzenia energii do każdej działki. Czy komisja... Proszę Państwa, dyskusja będzie. W tej chwili nie przerywajmy zebrania, tylko dyskusja będzie. Będzie punkt dyskusji, a wtedy będziemy dyskutować. Czy komisja mandatowa jest gotowa? Tak. Proszę bardzo. Pytanie, pan ma całą teczkę wydruków szczegółowych prawników, natomiast w ogólnych zarysach powiem tak. Była bardzo zacięta walka. Chodziło o byt ogrodów. Różne artykuły na temat tej ustawy przed jej wprowadzeniem były w gazetach. Bój szedł, może inaczej, o teren. Tak jak w tej chwili, jeśli ogród nie jest w planie zagospodarowania miast, ma problemy, jest łatwy do pomknięcia, ale nawet gdy ogród jest w planie zagospodarowania miast, inwestycje miejskie są inwestycjami priorytetowymi. I zawsze można ten grunt miastu oddać, niech sobie buduje, co tam ma do rzeczy, do budowania. Natomiast poprzednia ustawa gwarantowała, że majątek działkowca musiał być zwrócony, wartość tego majątku. Również na sadze. Ale miasta chciały tanim kosztem mieć, więc dlatego ustawa poszła do Trybunału Konstytucyjnego, żeby działkowcom między innymi nie płacić odszkodowań. Między innymi. No i łatwiejszy byłby grunt. Oto szedł bój. No jak już ustawa została wprowadzona, ogólnych zarysach powiem tak. W tej chwili działkowiec, który chce zbyć działkę, na przykład znalazł sobie drugiego, kto kupił od niego altanę i on tą działkę, tam się dogadują, on tą działkę chce mu oddać. Więc jest tak zwana umowa przeniesienia praw do działki. Taką umowę podpisuje się w obecności notariusza w Czechkopiach. Po jednej dla każdej ze stron i jedna do zarządu na nasze dokumenty. Jak już to będzie załatwione, wtedy działkowiec przyszły określa się,
Czy chce należeć, bo nie dopowiedziałam może tego, że Polski Związek Działkowców przekształcił się w stowarzyszenie. Jest stowarzyszeniem działkowym. Jak już domówił się, określa się, czy chce być członkiem stowarzyszenia, składa deklarację i w każdym przypadku, czy chce być członkiem, czy nie chce być członkiem, wpłaca tak zwany wpisowy. To jest 150 zł. No wiadomo, że każdy, kto będzie chciał przystąpić do stowarzyszenia, lepiej być członkiem, no bo jak ja mam być obecnym na ważnym zebraniu i podejmować decyzje, no to mi to pasuje, bo ktoś, kto nie jest członkiem, nawet zaproszenia na ważne zebranie nie dostanie. Nie jest członkiem. I wtedy zarząd podpisuje umowę dzierżawy z działkowcem. Nie przydział, teraz jest umowa dzierżawy. I sobie działkę użytkuje. To są te takie główne rzeczy. Jeszcze coś miałam ważnego i to w tej chwili umknęło. Opłaty. Opłaty, no to znaczy jak opłaty? No normalnie płacimy za... Aha, no tak. Bo są ludzie, którzy twierdzą, że nie będą płacić za działkę. No nie ma tak dobrze. Wszyscy płacimy za działkę i to dzisiaj zależy od nas, jakie to będą opłaty. Także nie ma tak, że ktoś myśli, że nie będzie płacił. Płacimy. A ci, co nie płacą? No właśnie. O, dziękuję za to pytanie, bo to jest właśnie też w związku z ustawą. W tej chwili jest tak zwane wypowiedzenie umowy. Tak. No i działkowiec dostaje wezwanie do zapłaty, termin. Jeśli tego nie wypełnia, zarząd ma prawo zerwać umowę, wypowiedzieć umowę. Poucza się działkowca, że od tej decyzji ma prawo się odwołać w sądzie. Koniec, kropka. I to wszystko w tym temacie. Jest to jakieś rozwiązanie. Teraz tak, z mojego doświadczenia, kiedy jeżdżę po tych zebraniach, różnie właśnie ludzie podchodzą. Tu pani pytała o założenie stowarzyszenia. Jest to rozwiązanie, tak, gdzie w tym roku czeka nas jeszcze jedno zebranie, tak zwane zebranie wszystkich. To jest, no ja to nazwę nadzwyczajne, tylko w tym temacie. Innego tematu nie będzie. Będzie tematem, czy wyodrębniamy się ze związku i stajemy się odrębnym stowarzyszeniem, czy zostajemy w tych strukturach. Na to zebranie każdy człowiek, nawet mąż z żoną, ma otrzymać zaproszenie. Z tym, że to zaproszenie może być na przykład w jednej kopercie. Żebyście Państwo mieli świadomość, to nie będzie na tej zasadzie, jak w tej chwili myśmy roznosili, Państwo żeście podpisywali lub podkładem, jak na przykład na osiedle 30-lecia myśmy wysyłali, więc zakup znaczków był podkładem, że tam poszło. W tej chwili musimy wysyłać za potwierdzeniem odbioru takie zaproszenie na to walne zebranie. Przez pocztę lub przez firmę kurierską, która ma licencję. To są koszty. Choćby wysyłek dla członków. Członków na naszym ogrodzie, tam gdzie jest mąż, żona, bo działek jest 396 użytkowanych, a członków jest 417. 417 takich zaproszeń za potwierdzeniem odbioru. To jest koszt. Drugi koszt, następny, co jeszcze nie bardzo wiemy, jak to rozwiązać, to jest, bo musimy zapewnić miejsce dla 417 ludzi. Więc opłata jakiegoś lokum na to zebranie. Już myśleliśmy, czy by to nie zrobić na wolnym powietrzu, na terenach działek.
No ale my musimy poinformować Państwa dwa tygodnie przed zebraniem. No nikt z nas nie będzie w stanie przewidzieć pogody, jaka będzie, prawda? No właśnie, mamy no nie zmieścimy się, żebyśmy nie wiem jak się ubijali, jak śledzie, nie zmieścimy się. I zakładamy, że 417, nie? No, a ile przyjdzie, to przyjdzie. No. Uwarunkowanie, jeśli chodzi o to, o wyodrębnienie się ze stowarzyszeń z PZD, no to jest uwarunkowanie. Są również założone dwa terminy. Co nie znaczy, że nie może być w jednym dniu, ale to trzeba poinformować. Pierwszy termin będzie 50 plus 1, czyli ta zwykła większość. Jeśli nie będzie, to później przy jednej dziesiątej członków. Może w drugim terminie takie zebranie się odbyć. I teraz z obserwacji mojej na terenach, na innych ogrodach. No, trafiło mi się być na zebraniu ogrodu bardzo małego. Członków było chyba 10 na tym zebraniu. I jeszcze im się zamarzyło wyodrębnienie się w stowarzyszenie jednej osobie. Została totalnie ta osoba deszczana, bo no co może ogród z 10 wyodrębnić się. Przecież musimy mieć wszyscy na uwadze, że trzeba będzie korzystać z księgowości, prawda? Księgowość kosztuje. W tej chwili księgowość prowadzi nam okręg. To jest kwota 4 zł od działkowca na rok. No to w skali rocznej to jest 1600, tak? No. Rocznie. To, no to jest wymierna jakaś korzyść, prawda? Poza tym korzystanie z prawników. Mało tego, ja uważam z obserwacji, że łatwo jest rozbić coś dużego na małe kąski, bo łatwiej jest go pompnąć. Ale, przepraszam, ale łatwiej kontrolować. Proszę pana, jak ktoś chce kontrolować, no. A jeszcze jedno tylko dodam, bo tu pan właśnie coś powiedział, że łatwiej kontrolować. Tylko nie wiem, co pan ma na myśli. Na terenie ogrodu może działać tylko jedno stowarzyszenie. Ale na podstawie nawet przykładu niech wiecie. Nie, proszę pana, tylko jedno stowarzyszenie. Nie ma rozbicia na ileś tam stowarzyszeń, 10 stowarzyszeń na jednych działkach. Nie. Tylko jedno. Nie będzie, że pan założy jakieś stowarzyszenie, ja założę jakieś stowarzyszenie, ktoś tam i wszyscy działamy na terenie ogrodu. Nie ma tego. Ja się pytam, gdzieś tam dała przychodzie jedna osoba chciała właśnie założyć. Tak, bo mówiła o wyodrębnieniu się ze strukturą związku obecnego. O tym mówiła. Ale na terenie ogrodu może działać tylko jedno stowarzyszenie. Nie ma więcej. Także tak to wygląda. Państwo będziecie podejmowali tą decyzję. Szczegółowe pytania, takie naprawdę, bo dzisiaj no, wynajmujemy, płacimy za to, nie chciałabym Państwu absorbować czasu, ale ja mam tu całą teczkę tych pytań właśnie, odpowiedzi, pytań i odpowiedzi prawniczych. Jeśli ktoś jest zainteresowany lub ma internet, i może wejść na stronę internetową Polskiego Związku Działkowców, to proszę z tego korzystać. Jeśli nie, a chciałby wiedzieć, proszę do biura zarządu, ja udostępnię i będziemy debatować, bo decyzja będzie przed nami naprawdę ważna. Uważam, że powinniśmy zostać, póki jeszcze związek trwa, powinniśmy być w związku obecnym. A zobaczymy, co będzie się działo. Jest to dla nas tańsze, po prostu. Ja też mam działki, też bym chciała mniej płacić. To tyle, jeśli Państwo chcecie jeszcze raz. Dziękuję Pani Prezes za krótką informację. Proszę Państwa, jeżeli będą jakieś pytania, to będziemy wszystko mieli w dyskusji. Proszę Państwa, otwieram teraz dyskusję.
Tylko proszę na konkretne jakieś tematy, nie żeby tu była jakaś pyskówka, bo nie na tym rzecz polega. Będą pytania, będą odpowiedzi. I proszę Państwa, osoba, która chce coś zapytać się o coś, proszę podać nazwisko, żeby Pani Urbańska mogła zaprotokołować. Ponieważ jest taka sytuacja, że inne ogrody płacą 5 zł do, przy spłacaniu działek na roczny poczet działki i się okazuje, że im staczają fundusze, a u nas bez końca są podwyżki. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że ktoś nie uszczypuje działki, ma bardzo duży zasięg tam różnych rzeczy na tych działkach i później wszystko wyrzuca do kontenerów. Dlaczego nie zgłoszone to jest do prezesowej? Czy gospodarza, jeśli jest ten gospodarz i powinien odrębnie zapłacić za ten wóz śmieci, czy nawet sprowadzić sobie jakiś tam transport, żeby to wynieść, a nie obciążać wszystkich działkowców. Dziękuję. Dopiero co były wywiezione kontenery na sektorze B. Nie wiem, kto to przyniósł, czy jakaś pani, czy jakiś pan, jakąś szafę, jakiś fotel, jaki nie są to jeszcze. Dobrze, że mieliśmy takiego naszego mieszkańca, który potrzebował drewno chyba na obał, bo wszystko zabrał. A niestety, ci co odbiorcy, co wywożą nam śmieci, za to na te kopie nam nie wzięli. Myśmy musieli zapłacić w obrę. Jeżeli chodzi o pierwszą część pytania, może pani prezes. Dobrze, ja odpowiem pani tak. Proszę się nie wzorować na tym, jak płacą inne ogrody. To jest po pierwsze. Patrzmy, jak my płacimy. Ja już dzisiaj powiedziałam. Myśmy wywozili w zeszłym roku 2 razy w tygodniu, a w tym roku 2 razy w miesiącu. Proszę sobie odpowiedzieć, co będzie. Dobrze, ja przepraszam, ale skoro jest ustawa państwowa, jest taka i taka, z paragrafu takiego i takiego, to dlaczego inne ogrody mają ultimatum, a my mamy stale non-stop podwyżkę? Nie, proszę panią. Inne ogrody mogą mieć inne korzyści, których my nie mamy. I pani o tym doskonale wie i proszę nie udawać, że pani nie wie. No właśnie, no więc to trzeba to powiedzieć. Na czym my mamy zarobić? Na czym my możemy zarobić? Z jakich funduszy możemy opłacić? Nie mamy. Musimy... No choćby dom działkowca. Chociażby dom działkowca. No to działka. Przepraszam tego rodzinnego ogrodu działkowego. Na walnym zebraniu sprawozdawczym ogrodu działkowego obradującego w dniu 26.04.2014 zebrano komisję wniosków i uchwał, która ukonstytuowała się w sposób następujący. Przewodniczący Flinia, sekretarz Grabowski Liniew, członek Langefeld Ryszard. Komisja wniosków i uchwał po wysłuchaniu sprawozdań działalności zarządu, sprawozdań komisji statutowych, dyskusji oraz po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na walnym zgromadzeniu, na walnym zebraniu, wnioski zgłoszone będą odczytane. Proponuję walnemu zgromadzeniu projekty następujących uchwał w sprawie. Pierwsze, zatwierdzenie sprawozdania działalności zarządu POT, w tym merytorycznego i finansowego za 2013. Dwa, zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 1.1.2014 do 18.1.2014. To jest te 18 dni, co tutaj pan mówił przewodniczący. Punkt 3, zatwierdzenie sprawozdania komisji rewizyjnej POT za 2013. 4. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rozjemczej ROT za 2013. 5. Punkt. Planu pracy i preliminarza finansowego za 2014. 6. Wysokości i terminu wnoszenia opłat na rzecz ogrodów działkowych w 2014 roku. 7. Wysokość i terminy wnoszenia opłaty energetycznej w 2014 roku. 8. Wysokości i terminu wnoszenia opłaty wodnej za rok 2014. Punkt 9. Liczba godzin pracy na rzecz koła ogrodu oraz ekwiwalent za tę pracę w 2014 roku. 10. Plan inwestycji i remontu, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej działkowców.
11. Uchwała w sprawie wyborów uzupełniających. To jeszcze tego nie było, bo to nastąpi. I mamy kilka wniosków z sali. Wniosek pierwszy kolegi Domkowski-Szczepan wnosi wniosek w formie. Osoby, które nie posiadają kompostowników, powinni wnieść opłatę 200% za śmieci. 2. Wszyscy członkowie PZD, którzy ukończyli 60 lat, są zwolnieni z pracy na rzecz ogrodów. Punkt trzeci. To jest Flidia, czyli mój. Szanowni Państwo, dużo mówiło się o tych kontenerach. W związku z tym, że jedni by chcieli, drudzy by nie chcieli. Ja złożyłem taki wniosek, a czy on przejdzie, czy nie przejdzie, to decyzja zależy od nas. I wniosek brzmi, zlikwidować kontenery na odpady na ogrodach działkowych. Punkt czwarty kolegi Domkowskiego Szczepana, obowiązkowa wymiana wodomierzy w związku z utratą ważności, myślnik legalizacji, która wynosi 5 lat. Dziękuję, to wszystko. Jeszcze, przepraszam, to nie wszystko. Wnioski zarządu ROD pod Skałką w Nowej Ludzie do walnego zgromadzenia sprawozdawczego w dniu 26.04.2014. Punkt pierwszy. Na potrzeby ogrodów działkowych 0,15 groszy od metra kwadratowego? Tak. Tu akurat jest metra napisane, ale podejrzewam, że odchodzi o metr kwadratowy. Punkt drugi. Prace społecznie użyteczne 2 godziny lub 6 zł, myślnik 1 godzina. Nie wiem, o co chodzi. Za 1 godzinę 6 zł. Punkt 3. Zryczałtowanej opłaty za wodę 100 zł. Punkt 4. Na ubytki wody zgodnie z wyliczeniem. Punkt 5. Na obsługę wodomierza 3 zł. Panie Domkowski? Teraz 300. No. Punkt 6. Na zakup siatki 5 zł. Punkt 7. Przyjęcie kwoty na wywóz śmieci 48 zł zgodnie ze złożoną deklaracją, to jest w nawiasie, oraz opłaty za dzierżawę pojemników. A tu jest myśli, czyli nie ma. Punkt 8. Przyjęcie terminu wnoszenia opłaty zależnej od walnego zgromadzenia do 30 czerwca. I punkt 9. Wymiany na nowe wodomierze indywidualne, które mają więcej niż 5 lat. To było we wniosku tutaj kolegi złożone, ale tu jest wniosek od zarządu. Dziękuję, to wszystko. Proszę mi